Siemaneczki, witamy serdecznie w kuchni Damiana. Siemanko. Dzisiaj, no w takim trochę lepszym już tle, dzisiaj dwie rzeczy na test. Nie byle jaki, bo zupki, onigiri, czyli konkretnie kanapka chińska. W opakowaniu znajdziesz sos sojowy, chusteczkę nawilżającą, z pasty skurczaka. Na początku myślałem, że to sługa. Sługa powiedział, że jest dobre, więc trzeba mu zaufać, tak to wygląda z bliska. Myślę, to jest taka zwykła... Drogie to jest w sumie. Myślę, że taka zwykła... orientacyjna. Zupka. Orientacyjna. No. Co do mojego nastawienia do zupek chińskich, ja ostatnio jadłem zupkę chińską 5 lat temu, więc zbytnio nie będę się rozkosztował, że tak powiem, w tym. To może zaczynamy. Tak, zaczynamy, będziemy po prostu to... Poczekaj, ja może wezmę talerzyki. Sorry, że nie jesteśmy tak bardzo przygotowani. No. Dobra, sos sojowy. No. Nic takiego zachwycającego. To jest taka chusteczka. Paweł nawet nie wie, co to jest. Też do końca nie wiem, jak to tworzyć. Ale no, dobra, przejdziemy później. Na zobaczymy, jak już wszystko zrobimy. Aha, i to się tak normalnie je? No. Nie trzeba upić czy coś? Nie? Dobra. Jeszcze będziemy musieli przygotować zupkę. Mhm. Okej, próbujemy. I to jest coś takiego, tak? Mhm. Nie zachwycając, ale spoko. Bez smaku, że dają. No, że się spróbowałeś mięsa. Jakbym był głodny, to bym to już jadł, ale coś robił. Czy jakbym to jest takie złe? Mhm. A ile to kosztowało, powiedz? 5 zł. I ta zupka jeszcze takie mi zależy. Zawsze pytanie było gdzieś ciasto. Powiem jedno, Szura się tak zachwycał. Dla mnie to jest dobre. Ja bym mógł to jeść, ale nie przesadzałbym z tym tak bardzo. Ale córka powiedział, że ją trochę zostawić. A co, ty już nie będziesz jadł? Nie słyszę, nie słyszę. Ja nie lubię takich rzeczy ogólnie. Znaczy, nie, no nie przepadam, no, bo nigdy nie jem. No. Zatem... Co to było? Trzeba. O, tak jest. Ja wyrzucę przed walką, okej? Okay? Wyrzucę cię. Nie. Co chcesz? Ice tea smakujący jak kwasy obowy, czy barka? Ten barka. Procedur. No. Trochę mało, ale... Dobra, smacznie. Szklanki pańskie. No. Ze smakiem trzeba robić. Słuchajcie, na razie to niech zostanie. Ja spróbuję otworzyć te chusteczki. Dobra. Czy to się otwiera tak normalnie, czy to trzeba wypchnąć? Chyba. Tak? Odwrotnie. No i tu jest taka chusteczka. Ale po co taką? Nie, no wytrzyj ręce, bo to dopiero tak? To są te puste ręce. Fajne to jest. Na się spoko coś takiego zrobili. No. Weź pokaż, może tak mówię. A, tak się rozwija, tak? No, to trzeba rozwinąć. A w środku jest jakiś płyn? No, w środku to jest takie nawilżone. Nie, no spoko to jest, fajne to jest. Masz. Mhm. No, ładnie pachnie. Mogą być lecę. Spokojnie. No to dobra, to będziemy chyba... My zaraz wracamy, teraz zrobimy zupkę. Tak. Dobra. Ja teraz czekam, aż się zupkę robi i... To widzę. Zajdziemy na nie głupia sprawa. Na bogato. Z tego co widzę, Damian już chyba zrobił. Jeszcze tylko proszę. Tak. Tylko trochę źle zrobiłem, bo proszek się wcześniej wsypuje. No. Nawet ja widziałem, że ktoś jadł w sumie zupkę chińską. Nisko. Potem wylewając tą wodę, jakby. Czekaj, zejdziesz? Jako taki makaron, jak po prostu takie danie, nie? Też by było spoko, tak można by zrobić. No nawet przyrządzi, my oglądamy najlepszy kanał w Polsce. Jesteśmy już w sumie wszystkie zgotowe. Zupka chińska wygląda w taki sposób. Powiem wam, że dosyć apetycznie, bo ma zaawansowany aromat. Wody jest tak wystarczająco, ile trzeba. Trochę się wylało z tego, co widzę. No, dokładnie. No, nawet może powiedz, czy według ciebie podoba ci się, czy średnio. No, tak,
Wygląda jak zwykła zupka chińska. No, nie ma na co narzekać, bo też była trochę droższa niż takie standardowo. No i damy, sam na razie spróbuję. Pomieszaj może? Ty? No. Czy mieszałeś? No w sumie wrzątek to samo, to może się po prostu pomieszać. No i tak od 0 do 10 weź kilka razy spróbuj i tak ocen mniej więcej, jak to dla siebie brzmi. Mało smak. Ten gorąc trochę... Nie no. Tak jak mówiłem wcześniej, że z żubki chińskiej można zrobić takie danie po prostu, jak sam makaron i tak byłoby to super wyglądało, gdyby ktoś jeszcze miał te pałki chińskie takie. No. Do jedzenia. No ale... Masz ty jest jeszcze. Bo oni to jest zagrający, ja jeszcze nie mogę wydać opinii. Dobra. Nie, jest takie bardzo gorące, ale... Wiesz co, ja już mogę wydać opinię. Cześć. Dobra, to przenieśmy się do drugiego pokoju, żeby dać taką subiektywną opinię. Dobra, już na razie to mówię. Dobra, tak wydając taką subiektywną opinię, 8 na 10. Zupka chińska jest bardzo dobra, ma taki ostry aromat. No przede wszystkim jest ostra, co tak może część osób raczej może polubić. No dobry smak, o, rozmazało. No i dobra. No, damy też ocenia chyba pozytywnie. To jest raczej chyba jedna z lepszych, w sumie no. Jedna z droższej półki nawet, bo drożej kosztowała. No jeszcze tam gdzieś pochwalę, wczoraj piłem Pinkwood Lorda. To jest takie anime. Tak. Książka od tyłu, od tyłu, tak? To ktoś mówi, że książka od jest, tyłu, że tyłu. Nie, od tyłu. No tak jakby od tyłu się czyta, bo manga, no. Taka, to jest taka jakby seria manga Overlord. Jeśli ktoś czyta, piszcie w komentarzach. No. No więc pozytywnie chyba, nie? No, bardzo fajna książka, polecam. Dobra, Damian, twoim zdaniem. No. Też podobna? No, no tak, 8 na 10. Bardzo dobra zupka. Polecam, jeśli miałbym. Ale i tak jadłem lepsze zupki, więc natomiast dla mnie takie 7-8 na 10. No, ale na pewno nie ocenię tej kanapki chińskiej, coś takiego. No, tego. A ocena jeszcze kanapki. Bo po prostu ja nie jadę takich rzeczy, nie potrafię spróbuj tak jakby nawet no, ocenić. No, nawet nie będę oceniać, bo ja bo tego nigdy nie jadłem, nie mam do tego ale tego porównać. Tak jakby spróbuj jakbyś ocenił tą. No ja pamiętam smak, no ja pamiętam tą. Bardzo dobrze. Smak, jaki byś ocenił? Jaki bym ocenił smak? Znaczy no to jakby nie da mięso, nie? Ten tłuszczyk też, co to było? To, nie, to bez ten. Smaku jest. Ale... No to w miarę to smakowe. Że jak ktoś lubi, po prostu często je, to no raczej właśnie, ale... nie dziwię się, że cena może być dobra. No też, to jest, ja pierwszy raz jadłem w ogóle taką kanapkę. Dobra, to my dalej będziemy... Konsumować. A póki co żegnamy się z wami. Więcej takich filmów, a może więcej filmów u Damiana. No to góry tak wyjątkowo. Ale napiszcie w komentarzach, jeżeli wam się podobało. Lajka w górę możecie strzelić. I byliśmy tutaj razem we dwójkę. Siema.